Piotrkowski, ze mną jest Joachim Snoch i dzisiaj będziemy grali w grę... O nas. Tak, Tembo the Badass Elephant. Znaczy niekoniecznie badass, ale na pewno elefant, to nie? Jest full-time elephant, part-time commando. Tak było napisane w zwiastunie promującym. Jest to platformówka, więc już weź odpal poziom, bo na razie to no biegasz pocącym się słoniem. Sam się pocisz. Zrobiliśmy już tutorial, który bardzo ładnie uczy, o co chodzi w tej grze. Tak, używa się dwóch przycisków generalnie. No, mówię tak. Nie jest rocket science. I teraz najważniejsza rzecz. Słuchajcie, Tembo the Badass Elephant jest grą autorstwa studia Game Freak. To są twórcy Pokémonów, tych na Game Boya. Okazuje się, że oni wcale nie są studiem Nintendo, tylko są... Salutują przede mną, są indie developerem. Salutują przed słoniem, a ludzie się śmieją z nas, że jesteśmy grubi, nie? Mówię. Nam nikt nie salutuje. A patrz, tutaj są nawet helikoptery w kształcie orzeszka. Tak, tak, tak. No i dobra, ty będziesz udawał, że sobie radzisz, tak? No, dokładnie. O, gościu. I teraz wciskasz i jedziesz, nie? Na pełnej. I jeszcze raz. Bada, 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 bada. No to jest taki trochę Sonic jakby, nie? W pewnym sensie. Tak, ja się totalnie zgadzam z opinią, że ta gra pokazuje, jak mógłby wyglądać Sonic, gdyby był dobry, nie? Bo to jest właśnie to. Tak. I to wydaje Sega. Czy ktoś na mnie jedzie. Tak, bo tu musisz tak, musisz pokonywać złych, aha, to jest raz, tak, no bo jesteś komandosem. Dwa, musisz ratować dobrych. To, tak, no. Tak, tak, bo ja tam uratowałem kogoś, rację. I tutaj masz właśnie człowieka, który na tobie jedzie. Oczywiście to, że ty przewalasz się przez budynki, mu to nie robi. Ważne, że robisz bada, bada, bada. Tak, i czasem... O, tu musisz uważać, bo one wybuchają, nie? Tak, tak, tak. Czasem robię buff jeszcze, nie? I za czołga uważaj też. Widzisz? I teraz... O, pięknie go rozwaliłeś. No, czasami trzeba go tak inaczej trochę podchodzić, żeby ten... Od tyłu go trzeba zajść tego czołga. Od zakrystii. Dokładnie. Tam był jakiś ten, ananas. Czy... Orzeszek. Co jesteś orzeszek? No dobra. A jest dużo orzeszek. Bo tak, jak tak, zbierzesz... Tak. Weź tam poprawię najpierw. Jak zbierzesz 300 orzeszków, to dostajesz słoik peanut butter dodatkowy, a słoik peanut butter to są życia w tej grze. Możemy tam masz wyskocznie, możesz tam wbić dalej. Wiem, ale to czekaj, idziemy tu w dół czy teraz? No, tu w dół. No w dobra. Jest, w dół jest dalej misja, okej. Okay, tak. No. Typa czy jakiego kopia? No on wszystko robi, no mówicie, to jest po prostu Sonic, nie? To jest taki fajny Sonic. I tak najłatwiej jest opisać tą grę. Słanie jest całkiem powolny. O, widzisz, masz człowieczka, tak, a ja go nie ten. Trzeci ludzi będzie, a widzisz. Nie odkryłem go. Myślisz, że doskoczę? Doskoczę. No. Brawo. A tak, tak, racja, bo tu rośnie ten słoik. No, zapełniasz słoik i za to potem masz życia. Żywego. Coś tam zostawiłem jeszcze, czy nie? Ty, mam babcię jakąś na grzbiecie. No, słuchaj, to nie, jakby ratujesz wszystkich, nie? No i jedziesz teraz dzida w dół, nie? Dzida. Pięknie. Sonic to jest jedno, ale tu jeszcze też... No patrz, jaki brak. Ja tu widzę dużo Wario-Land w tej grze. Jakby całe, wiesz, rozwalanie tych wszystkich przedmiotów, tych skrzynek i tak dalej. Jest jakby żywcem przeniesiony z Wario-Landa. No i to, że słoń jest wielki, ociążały i gruby, też jest przeniesione z Wario-Landa. Wiesz, musisz zrobić tego, no, pupą. Już zrobiłem pupą. Aha. Okej. <Okay. śmiech> No i to jest właśnie ta gra. I to jest ta platformówka. Właściwie co możemy więcej powiedzieć? No są walki z bossami. To może dojdziemy do bossa chociaż trochę. No jakbyś szedł do przodu, a nie się zrobił. Nie, no, ale ja, sorry, ale ja tutaj ludziki zbieram, tak? I ratuję. Co ty możesz wiedzieć, człowieku, o ratowaniu ludzików, jak ty byś tylko zabijał? Ludzików, ludziki. To jest piękne słowo, uwielbiam słowo tak, ludziki. Tak, ja też, no właśnie. No. Uważaj, uważaj, bo wybuchną. Tak, tak, wiem, wiem, dlatego nie... Rany boskie. Frajer. Przepraszam, musiałem. No i tu, nie, po prostu lecisz przed siebie, nie? Możesz też niszczyć otoczenie. Widzisz, jak pięknie? Panie, kochany. Gość. W ogóle gra jest bardzo ładna, bo jest to... Znaczy, postać jest ręcznie takie... rysowana. W ogóle świetnie to wygląda. Jest trochę 3D, co widać, to ale... To wcale nie przypominało Wario, nie? Nie, w ogóle. W ogóle. Ja mam taką teorię, że po prostu Game Freak miało robić Wario dla Nintendo, tylko Nintendo nie chciało tego Wario, więc podmienili asety i wydali tak, tą grę, tak, nie? Tak, że to, bo to dokładnie tak może wyglądać. Jakby cała mechanika, no wszystko tutaj jest po prostu żywcem przeniesione z Wario, plus prędkość rozgrywki bardzo często z Sonika, nie? Więc... Tak, ale nie, w ogóle uważam, bardzo ładnie wygląda. W sensie to mi przypomina trochę te DuckTalesy, trochę się tam, z tego co pamiętam... Możesz do góry analoga i kwadrat. A, tak, 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 racja. Wtedy robisz trochę aperkata. Mi to przypomina te DuckTalesy, na które się może nieco ludzie oburzali, że nie były takie super jak te oryginalne, w które nikt w życiu nie zagra, nie? No ale
Pło, panie. Były łatwiejsze. Były łatwiejsze, ale chodzi mi o to, że to jest taka urocza graficzka, nie? No taka NES-owa, tylko że ładna. W sensie, że nie wygląda jak 8-bitówka, a... Uważaj, wodą musisz psikać na nich. Racja, tak, bo tutaj możemy, proszę państwa, o strąby nam leci, a ten co? Też. Nie, to tam nie ma znaczenia. Nie, to jest nasze. Nie tak. Nasze. Mówię ci, że też. Ale co, wodą? No. Ale jaja. Ale jego tylko przygaszasz, widzisz? Tak samo tych, musisz ich... Boże, ale ja głupi jestem. Ale owciach, nie? No, no, o, i to wszystko na wideo pójdzie. Boże, jedyny. No, ale spoko, zjadłem trochę masła orzechowego, nie? Słonia pędzlował peanut butter, polskiej jak trzeba. Firmy, nie? Pięknie. Właśnie tak, porównanie do DuckTales'ów jak najbardziej na miejscu, bo też masz tutaj... Albo tego Super Froga HD, powiedzmy, nie? Bo to jest tak, ten sam styl jakby, wiesz, właśnie prostej takiej, ale nie prostackiej strony wizualnej. Poza tym to jednak jest ten gatunek, którego no, ciągle jest za mało, nie? Tak, tak. Tego no, typu nie, gier. Nie brakuje takich zwykłych, nie tego. Nie jakoś przekombinowanych i obarczonych jeszcze jakąś, wiesz, straszną, egzystencjalną fabułą, nie? Żeby tam komuś smutno było i tak dalej, platformówek. To jest zdecydowanie coś, czego nie ma. No tak, tu musisz uratować Ziemię przed złymi panami fioletowymi. Nie, ja mam kompletnie gdzieś, stary, co ja muszę uratować i czy tam na końcu jakaś księżniczka będzie. Nie, księżniczka tutaj jest w innym zamku. Chodzę sobie tu słoniem, pruję strąby, ewentualnie o takim, no co za po prostu. I teraz szybko leć, przygasiłeś ich i leć. Tak. O, dostałem sobie. I pupą. I pupą, tak. Pracuj pupą. Hips don't lie, nie? A widzisz, tu jest czołg. Wiem, ale już go prawie. Pewnie. Tak, tylko czasami czołgi wpadają w taki tryb, wiesz, wkurzenia i on wtedy leci na ciebie taranem. Aha. Musisz wtedy go przeskoczyć i wtedy od zakrystii go pory. Uja. A tu im latającą bazę rozwaliłeś jeszcze od tego wszystkiego. Sporo tych ludzi już... No wszystkich nie... uratowałeś, ziom. Tak? No mi właśnie dwóch brakowało. Lamus. No, słoń ratuje, widzisz wszystkich. Ale no, nie wszystkie ten. No tylko jednego ominąłeś. Ale no jest to, tak, że... Co to było, to jeden? Jeden ludzik jeszcze, jakiś tam, tych przeciwników takich fioletowych. Okay. Jest tak, że masz teraz 3 poziomy odblokowane na mapce świata, tutaj, i widzisz, żeby czwarty zrobić, musisz mieć 600 tych ludzików zabitych, nie? Mm-hmm. Więc no tam 200 to spokojnie jakby ogarniasz na każdym poziomie, nie? Tutaj nie ma problemu, także odpalmy drugi. Drugi też jest bardzo fajny, dzieje się na pociągu. O, super, uwielbiam tak? Etapy z pociągiem, na przykład w Alo Alo, nie wiem, czy pamiętasz Alo Alo z Amigi. Była gra Alo Alo na podstawie tegoż właśnie serialu i tam był też etap z pociągiem. W Bladzie był etap z pociągiem. W ogóle etapy z pociągiem to jest strasznie fajna rzecz. Ja pamiętam etap z pociągiem z Uncharted. Tu się da w dół? Ale nie wiem, czy to o to ci dokładnie chodziło. No takie, że wiesz, że masz ten jadący pociąg, nie? No, to akurat są w tych. To są takie etapy, wiesz, od punktu A do punktu B lecisz. W tych wszystkich starych mordobiciach na przykład... W tych wszystkich starych mordobiciach były na przykład... No, już słonie, spokój się. O, dziękuję. To będziesz miał zaraz reklamy tych strojów kąpielowych dla starszych panów. To coś dla mnie, tak? No. Najpierw jest dla pań, potem dla starszych panów są reklamy strojów kąpielowych. I lecisz na panów, widzisz jak pięknie. O. No nie, powiem ci, że ja się w ogóle nie spodziewałem tak fajnej gry. No nie wygląda jakby była taka fajna, nie? Wiesz, od ludzi, którzy robią RPGi, nie? Tak tą dobrą sprawę. Musisz uderzyć w to i to wybuchnie za chwilę. I teraz uciekaj. Ja to jestem panie obcykany, ja tutaj słonia, to ja wiesz, moje życie. No. Ja się znam na życiu słonia, słuchaj, no. Wiesz jak jest. Nie. Yeah. Nie, no bo się rozpędził słoń za bardzo, nie? No, tu w ogóle będziesz miał walkę z bossem później. O, no to super, pokażemy ludziom bossa, o ile dożyje, bo tutaj widzę, że już... No, możesz mieć ciężko, bo tutaj cię będą dojeżdżali trochę. Możesz jakby, wiesz, zignorować znajdźki trochę i ten. No, co za burak. To będzie ci łatwiej. No, ja oczywiście ominąłem. Mhm. O, już, dobra, co? No nie, słuchaj, no to wiesz. To wiesz, to nie wyjdzie poza internet, nie? Tak, wiesz, tak, jest. Poza internet to nie... No, to są sami przyjaciele. Tak. Nikt ci nie miło... Widzowie mnie kochają, nie? No, dokładnie, kamera też cię uwielbia. No, oczywiście. Uciekaj! A, tak, wiem. Tam zrobi Big Bada Boom. Ja patrz, jaki fajny jestem, nie? Doskonały timing, milordzie. O, widzisz, masz tutaj wariantę bomby. O, panie.
Chociaż tam był checkpoint przed chwilą, więc tak zaraz zginiesz, tak, tak, tak. Spłonie, nie? Tam się nie napalaj, że uda ci się na jednym życiu to wszystko przejść. No dobra, nie? No. A to tu już będzie boss, tak? Zaraz? Tak, tak, za chwilę będzie boss fight. Z... super gierka generalnie. Prawda? Brakuje tak, czegoś takiego na totalnym chillaucie, nie? Że nie musisz myśleć, och, czy tym razem odpowiedzą na te straszne, ważne pytania dotyczące życia, śmierci i reszty ważnych rzeczy, nie? No. Ja, może tak na... To jest ten jakby typ gierki, gdzie wiesz, gdzie faktycznie widzisz, że deweloper tak, po wiesz, prostu kochał to, co tak, lubił. Tak, że życie to nie jest po prostu totalnie, wiesz, jakiś tam... Totalna napinka, tak, ale też... Album ginekologa, geriatry, nie, cokolwiek. Że ci twórcy po prostu, wiesz, oni... Bawią się tym. Oni to lubią, nie? Że to jest taka gra zrobiona z serca, od serca. I trzeci raz. Pięknie. Okay. Nie ma poziomów trudności tutaj, więc o ile początkowo jest całkiem łatwo, tak potem robi się tam trochę... Coś dobra, już trudno. Nie no, już tam. O, tu masz ludka jednego, widzisz? Są twoje ludki. I teraz bada. Czekaj, bo tam są jakieś takie straszne te. No, tam są kolce takie, widzisz? Tak. Tu w dół, siu. Teraz tu musisz ją uważać, bo te będą leciały, te skrzynki, co tu... O, widzisz? Tak, znaczy to nie mogę zrobić. Ale możesz... No, to słowo, wiesz, jak to było? Szybować słonie. Dokładnie, właśnie to chciałem powiedzieć, ale zabrakło mi tego słowa. Zaraz będzie zły pan. Uważaj, nie wsadź głowy w wirnik. Wiesz, czym to się potem kończy. Tak, wiem. Jak byłem mały, to tak zrobiłem i zobacz, jak to się skończyło. No, dokładnie. To jest niesamowite, że oni są w ogóle bezrefleksyjni, nie? Że kasujesz ich, po prostu już skasowałeś 300-400 prawie, a oni dalej na ciebie idą, nie? Myśląc, że tak, jestem sam jeden, pokonam cię. No, ale to tam wiesz. Evil. No, gdzie ten boss? No zaraz będzie, no. Bo już to bossa, nie? Przegrać poczekaj, bossa. Na razie widzisz. Nazbieraj tych orzeszków. No, już masz. Ło, panie. Aha, widzisz? On będzie tak, będzie walił takiego wave'a najpierw. A potem będzie robił jumpa i ty pod jumpem musisz... Tak. Przelecieć. Już czaję. Mhm. I on ma pupę jak pawian, musisz go tam uderzyć. I siup. Buja. A, czyli to tylko raz i... No raz, bo on się potem odwraca. No patrz, jaki wredny, no. Dobra. No widać, że ty w platformówki to tak nie ten... No. Mów bardzo dojrzałe przedrzeźnia, nie w taki sposób. No i co, bo ojej, pani, no. Ojej, nie radzę sobie w platformówce, kolega się ze mną śmieje. Bo pójdziesz do pani, no. Idź na korytarz i czekaj na panią pedagog. No nie mogę tego gościa, no, bo się boję, że... Możesz, on robi jednego wave'a i jednego jumpa. Ha, widzisz? Kurczę, no. I teraz jump. No, co, nie umie w platformówki? No bo ci powiedziałem. Dobrze, kończ ten poziom, a ja zrobię piękne zakończenie, aby nasi widzowie zachęceni naszą opowieścią sięgnęli po grę Tembo the Badass Elephant. Jest to świetna platformówka, w którą powinniście zagrać. Zdecydowanie, no widać zresztą, uroczo kolorowo, grasz słonikiem. Jest, możecie w nią zagrać na PlayStation 4. Na Xboxie One i na PC-cie. Jest na tym. Humble Bumble na przykład można je kupić albo na Steamie. Humble Bumble. Także ja. Jest teraz Humble Bumble? Tak. No nie, w sensie, że tam w sklepie Humble Bumble. A, no. Humble Bumble. No, kurde. Także ja bardzo gorąco.